Dzień dobry Państwu. W tym epizodzie, albo odcinku, lub w tym wideo, różnie możemy powiedzieć, dalej będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością. Tym razem pójdziemy do historii, ale nie takiej zwykłej, która przychodzi od razu wielu ludziom do głowy, kiedy mówimy słowo historia, czyli wydarzenia militarne i polityczne. W zasadzie wiemy, że historię tworzą ludzie, a ludzie żyją, tak jak i my żyjemy. Żyją w pewnych warunkach. We Francji w latach 30. i 40. zeszłego stulecia powstał ruch, który też spowodował, że opublikowano wiele książek oraz powstały nawet szkoły historyczne traktujące o życiu normalnego człowieka w różnych epokach. I powstały różne książki zatytułowane Historia wy, Historia w czasach takich a takich. Jedną z takich książek była książka opublikowana w 1940 roku przez wybitnego klasycznego filologa francuskiego pana Jérôme Carcopino, który był też politykiem, no też ministrem edukacji w rządzie Vichy, ale nie tylko. Trochę postać kontrowersyjna, ale wiemy, jak to z genialnymi ludźmi bywa. Kontrowersja się ich trzyma. Pan Carcopino opublikował książkę, która została przetłumaczona na wiele języków, w tym także polski, ale i angielski, nie tylko. Życie codzienne w Rzymie w czasach świetności cesarstwa. Tak to u nas przetłumaczono, a tak naprawdę jest w czasach apogeum cesarstwa, co znaczy to samo. Nie bawmy się już w semantykę. Sama książka jest tak dobrze napisana, że autor tak naprawdę prowadzi nas po ulicach starożytnego Rzymu. Prowadzi nas po insulach, gdzie mieszkali normalni ludzie. Prowadzi nas po ogrodach, po igrzyskach. Naprawdę świetnie wprowadza też nas do codziennej ich kuchni. I też mówi, jak radzili sobie z nieczystościami i tak dalej, i tak dalej. Jedyne, co mnie bardzo w tej książce zaskoczyło, tak naprawdę, to, że sos słynny garum nie został wspomniany w niej. No, nie można wspomnieć o wszystkim, ale zdziwiło mnie, że tak istotna rzecz dla diety starożytnych Rzymian, którzy dodawali ten śmierdzący, albo można powiedzieć specyficznie pachnący i smakujący specyficznie sos wszędzie do swojego jedzenia. To jestem zdziwiony, że nie zostało to wspomniane. No ale mimo tego książka jest genialna, mimo swojej leciwości jest ciągle aktualna i warta do czytania jako punkt startowy do zrozumienia rzeczywistości historycznej z punktu widzenia ludzi, którzy ją też współtworzyli, żyjąc milionami i tworząc tło do działania dla polityków i myślicieli oraz żołnierzy. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć historię, lepiej zrozumieć, dlaczego stało się to, co się stało, i możemy też lepiej zrozumieć samych siebie. Wszystkiego dobrego, zachęcam. Jérôme Carcopino, Życie codzienne w Rzymie. Jak wpiszemy to w internet, spokojnie znajdziemy. To wystarczy. Warto tą książkę przeczytać. Naprawdę. I szybko pokazuje to nam, jak żeśmy się niby wiele zmienili przez te 2000 lat, a tak naprawdę jak się niewiele zmieniło. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.